Tak więc... Nowy horrorek. Summer of 58. Co oczywiście znaczy... Summer to jakby lato. Lato 58. Generalnie pojawi się pewnie, zależy gdzie jesteście, bo też będzie, pewnie to będzie w formie odcinka, jak i w formie tutaj to na streamie, na streamku, bo pewnie wrzucę to na kanał. Także jak witam wszystkich cieplutko, elo, dzisiaj sobie właśnie zagramy w ten horrorek i możecie w komentarzach zostawiać, jakie jeszcze horrorki mógłbym zagrać, bo może zaczniemy jakieś różne horrorki testujemy. Przejdziemy grę chyba na raz, bo jest podobno krótka. Tak więc zaczynamy. Sometimes people may think aren't there. Czasami zdarza się, że ludzie są rzeczy, widzą rzeczy, których tam nie ma. Bla, 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 czyli coś tam mają problem z umysłem. Bla, 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 mogą doprowadzić do szaleństwa. Nie wierzę w paranormalne jakieś pierdoły. Wierzę w problemy ludzi. Wideo, dobra, coś tam. My name is Alex Morton i my zaczynamy. O kurde, jak co tu się dzieje w ogóle, halo? Halo? Jaki burdel, co tu się stało? Mieszka tu ktoś? O, ktoś tu zostawił coś, jakieś pilsy. Przejście. No ładnie, ładnie. Nikogo tu chyba nie ma w tym mieszkaniu, co nie? Dobra, nie wiem, czy nie będzie trzeba podgłosić grę. Po zastanowieniu. Dajmy na setkę. Przeszukałem wszystkie kąty, ale nie znalazłem żadnych dowodów potwierdzających aktywność paranormalną w tym domu. I teraz idę do... No i biną. Dobra, coś tam. Mówili, że tam są dody, duchy martwych ludzi w tym miejscu. Never found the bodies these people were asked or not found. Że tak powiem, nie znaleziono ludzi, też tych ciał, tych ludzi. Lokalni rezydenci narzekali na to miejsce. Czyli generalnie chyba będziemy badać, co nie? My jesteśmy jakby, będziemy badać tutaj, co to się wydarzyło w tym domu. No. Przy dobrych wiatrach dupę tą grę na strzała, no taki jest pomysł, co nie? To tak, I close the door for... Czyli zamknąłem drzwi wchodząc do budynku. And I'm staying here, i stoję tu kilka, i mam tu, zostaję tu kilka nocy i coś tam będę chyba nagrywać. No generalnie badamy tą sprawę tych duchów, tutaj podobno są. Emika Games Presents. Muszę zaeksplorować ten kamp. Oj tak, musimy zeksplorować, o. Patrzcie jak to efektownie, jak to ładnie wygląda. O, gazetka, I can't read, nie mogę tutaj czytać, co tu jest napisane. No, ja potrzebuję mojego rusko-angielskiego słowniczka. No niestety, bo jesteśmy w Rosji. No, widać, że jest napisane. Wysaka je napriażenie, czyli wysokie napięcie jest napisane. Halo? I co, i tu niby jakieś duchy mają być? Nie za bardzo chyba. Tu jak ktoś maskę zostawił. O, zabawki dla dzieciaków. Czyżby tutaj ktoś karmił koty? Ciekawe. Słyszę kotka. Mruczenie słyszę. Kitek! Tutaj kotki sobie śpią, chillują sobie. Zobaczcie, kitki tam są. Kitki, mogę się do was jakoś was przytulić, czy coś? Mamy możliwość skakania? Ta gra chyba nie dała możliwości skakania. Kitki! Halo! Przywitajcie się ze mną! Dobra, są generalnie koty, ale niestety nie mamy możliwości ich przytulania. Więc generalnie, no, jeden minusik do tej gry na razie dajemy. Wszyscy wiedzą, że przytulanie kotków to jest najważniejsza rzecz w każdej grze. Na przykład w Harry Potterze Hogwarts Legacy była taka możliwość, więc... że można było kota pogłaskać. Więc było naprawdę mega.
To jest chyba mysar w rakawinu. To jest U. Mu. To jest U? A jak to się M czytało? Nie. Gra. No dobra, nie pamiętam. Trochę pamiętam, jak się czytało cyrylicę, ale trochę średnio. O, kartkę papieru. Nie mogę czytać, bo nie ma mojego słowniczka angielsko-ruskiego. No i dupa, co nie? Ale za to pocztówka jakaś tu leży. O, tu apteczunia. Dobra, no i co? Tutaj w sumie nic nie ma. Okno jakby takie, muchy tu latają, bo w kiblu zdechła wrona. No nie widać ruch, ale w grach Valve'a też nie widać nóg. No dobra, ja rozumiem, że przyszedłem stąd i w ten sposób zamknąłem drzwi za sobą, deskami zabiłem. No dobra, okej, no to tam się kotki chillują. Oho, tu coś jest. Znalazłem jakieś pierdołkę. Można w ogóle nie przeszukać, bo tu może coś się muszę zna. No, sobie kotki tutaj chillują. Patrzę, co tutaj jest. Może znajdziemy tutaj. Tutaj widzę kotka. Tu jakieś butelki, maska gazowa, puszki stare. No i pomieszczenie, które definitywnie jest zablokowane. Oho! Halo? Ktoś to rzucił? Panie króliczku! Chyba pana tu nie było. Interesujące. Łapiecie, że chodzę po dwóch pomieszczeniach? Teraz słyszę, coś jest w wentylacji. Ja pierdykam, ale się wystraszyłem. Kitku? Niedługo będzie ciemno. Muszę poszukać świec. No tak, bo zwiedzamy opuszczony dom, nie wzięliśmy latarki. Telefonu pewnie też... Telefonu też pewnie nie mamy. Alarm przeciwbombowy? Lewy kontrol, żeby kucnąć. No i mamy świece. Bierzemy. Dziękuję wam, kotki. Alarm przeciwbombowy. A w końcu Rosja. Będziemy tak chodzić tutaj generalnie w kółko. Muszę znaleźć zapalniczkę. Albo zapałki. No tak, bo właśnie zamierzamy teraz odprawić rytuał. I musimy znaleźć zapalniczkę. To jest najtrudniejsza zagadka. O, opacie, Russian English Dictionary. Wszędzie tego szukaliśmy. Oraz mogę, że tak przetłumaczyć niektóre rosyjskie książki. Dobra, spoko. I mamy też taką kamerę. W sumie spoko. O, możemy, mamy nocne wizje. Fajne. Zobaczmy, czy możemy teraz przetłumaczyć. Tak, teraz możemy, co nie? Ale szczerze mówiąc, totalnie nie interesuje mnie, co tu jest napisane. Musimy znaleźć zapałki. Zobaczmy, tu jest jakaś kartka. Ale to chyba nic ciekawego. Generalnie nie wiem, czy wiecie, cała fabuła będzie działała się w tych trzech pomieszczeniach. Ale na pewno możemy też to przetłumaczyć, ale to gdzieś tu była do przetłumaczenia. O, tu była kartka. O. Ale tu chyba nic. Jakaś dziewczyna bała się wody. Fire her for many days, and she was dead, but one night she came back in power and killed everyone. O kurde. No generalnie historia to jest taka, w dużej skrócie chodzi o to, że była dziewczynka, która bała się wody, co nie? No i tam była jakaś starsza jej koleżanka, która po prostu się nad nią znęcała, tam zrobili jej pranka, ochlapali ją wodą. No i ona uciekła do lasu, nie było ją bardzo długo, wszyscy stwierdzili, że nie żyła. Aż pewnego razu wróciła i zamordowała wszystkich swoich oprawców. Taka luźna historia, na dobranockę opowiedziana dzieciom. Może daj kamerkę na lewo, bo teksty. Zasłaniam teksty? Dobra, to damy na lewo w takim razie. Myk. Myk. Myk, myk. Continue. No dobra, no.
zapałki. To tak, zastanówmy się, czy zapałki muszą mieć jakieś konkretne miejsce. Bo szczerze mówiąc, to zapałki... Okej. Zapałki mogą być naprawdę wszędzie. O, znalazłem zapalniczkę. Dobra. Zapalmy świece, bo nie mamy absolutnie nic oprócz tych świec. Gdybym generalnie... A, gierkę nie ustawiłem na Twitchu. Masz rację. Ach, wy jesteście tacy mądrzy. Summer. O, myk. Myk. No, no, gdyby nie te świece, to byśmy tu w ciemnościach egzystowali. No i gitara. Położyłem na ziemi, możemy chillować bombę. O. No, dobra, no przygotuję sobie łożysko do spania. Mój sleeping bag, który tutaj położyłem na wejściu. O, proszę bardzo, łupu dup. Rozrzucone. Czy ten plak w kiblu się obudził? Obudzisz? Done. Przygotujmy się do nocy. No i idziemy w kimę, co nie? Noc pierwsza, to będzie jak tego, jak będzie jak Five Nights at Freddy's, co nie? No i elegancko, Wolf. O. A już nie mogę spać. O. Tutaj kamera, widzę, że ustawiona. Weźmy ją może. Halo? Jest tu ktoś w tej łazience? A nie, to kruk ożył tylko. Wiele kruków w sumie. Kurczę, dziwne troszkę, trochę niepokojące. Co te kruki robią na podłodze? A zajrzę coś w tym pokoju. Halo? Chyba nie ma tu żadnych duchów. No dobra. Ja bym poszedł spać, szczerze mówiąc. No ale chyba nasz bohater chce coś nagrać. Dobra, przyjrzyjmy się jeszcze raz. No kruki są. Kruki są. Obrazek jest. Obrazek babci. Czemu obrazek babci jest tutaj? W ogóle, tak swoją drogą, czy widzicie coś obrazku w tym nie tak? Tak, dwa kibelki obok siebie, kooperacyjne srańsko. No nie wiem, nic jak na moje się niewiele zmieniło, co nie? Tu? Co to było? Ej, halo? Dziwne. Halo, czy ktoś chodzi w tym domu? Halo! Czy ktoś tu sobie robi żarty? Tą lalkę już kojarzymy. Kurczę, no wszedłem do tych pomieszczeń, ale są pozamykane. No patrz, zamknęli mnie. Słyszycie to? Ja pierdolę. Zawału można do...
Halo? O mój Boże, moja głowa! Wow! Jak ja się tutaj dostałem? Muszę znaleźć moją wideokamerkę. Dobra, czyli generalnie odkryliśmy nową. A, znowu nie mamy naszego słowniczka. Mamy gołąba za to. No dobra, rozejrzyjmy się. Tak, tak, nie mamy naszego słowniczka. Dobra, kolejny dzień. Mamy jakby nowe pomieszczenie. O kurwa. Co tam się wydarzyło? Jakieś zdechłe miejsce tam jest. Nie wiem, gdzie jest moja kamerka. My wideokamerka. Jest tutaj. Ciebie zaj... ciebie ciaje... Nie... raz di. Coś tam, kurwa, nie mam pojęcia. I don't understand what you say here, ani tutaj coś tam napisali. No... Niestety już trochę zapomniałem, już widzę, że mam, już kiedyś się uczyłem rosyjskiego, zapomniałem jak się cyrylicę czyta. Już. No, jeszcze jakiś czas temu, dobrze pamiętam cyrylicę, już mi się mylą. Kurwa. Słowniczek. No i teraz szukaj słowniczkę. No gdzieś musi być słowniczek. No wcześniej tutaj znaleźliśmy słowniczka. The fuse is missing. A, jest jakiś zaginiony fuse też. No nie wiem, gdzie jest ten słowniczek, no nie mam pojęcia. A możesz wziąć kamerkę? No wiem, że ten. Na pewno z ciebie. Ciebie. Zdzieć. Z ciebie zdzieć. Nie. Z ciebie zdzieć. Ra. Z rady. Z ciebie zdzieć nie rady. Super. Ja się pytam, gdzie jest moja kamerka? To jest jak w kiblu jest? Widzieliście, że jest w kiblu? Nie kamerka, słownik. To jest jak szukanie igły w stogu siana, szczerze mówiąc. Powiem wam, że więcej to ja się... Ja tu więcej to się naszukam. Kurde, takich rzeczy jak mój słownik, niż kurde, niż tutaj pogram faktycznie. A przecież, ja przecież mam problem, nie mogę znaleźć słownika. Przecież ta gra to jest... Ja nie wiem, no szukam, chodzę i szukam. Halo! Na podłodze przy szafkach. Niestety, ale tutaj nie ma mojego słowniczka. No dobra, to może znaleźliśmy ten fuse zapasowy. Tylko, że fuse'a, szczerze mówiąc, też nie widzę za bardzo.
O, patrzcie, gdzie mogę wejść. Tylko trochę ciemno tu jest ogólnie. No, taka ciemnica trochę. No dobra, powiem wam, że szukam tego słowniczka i muszę stwierdzić, że go po prostu nie ma. Naprawdę? Nie jesteś mile widziany tutaj. Bogowie, naprawdę ona stała tu? Nie no, jak debil. 5 minut szukania jakiejś gówna. Trzymajcie mnie. Trzymajcie mnie. Późno w nocy. To jest jakiś chyba wierszyk. No, to jest jakiś chyba wierszyk, nawet mi się tego nie chce tłumaczyć za bardzo. Ja pierdykam, naprawdę 5 minut szukam słowniczka. 5 minut szukam tego słowniczka. Ej, tu przed chwilą nie było kruków? To było w poprzednim zestawieniu. No dobra, znowu słyszę głosy. Na pewno tutaj brakuje fuse'a. Widać, że jest jeden wyładowany, ale to chyba nic nie zmienia. A tutaj nie mogę się dostać, bo tutaj są deski. No dobra, ale w sumie... Poczekaj, ale do czego my doszliśmy? Że niczego nie jesteś tu mile widziany, okej. Ale właśnie, może zabierz to, jak gałga. Nie, nie wiem, dzisiaj jakiś pijany chyba jestem. Hit me, head to the cane, I figure out what's going here. Dobra, muszę spróbować włączyć światła w budynku. Dobra. Dobra, teraz już generalnie widzimy, że fuse jest missing, ale przynajmniej widzimy cokolwiek, w sensie jest światło. Ze światłem był problem, nie było go widać. Dobra, musimy włączyć. Tak było powiedziane, musimy włączyć światła. O, teraz już możemy to zdemontować. W końcu możemy to zdemontować, bo musieliśmy zabrać kamerę. Okej, coś chyba słyszałem. No co, no leży tu jakiś martwy ten. Muszę zobaczyć coś w pokoju. Tak, generalnie tu są znowu martwe wrony. Słyszę to nucenie. Kolejne zdjęcie jakichś trzepaków. Mamy oczywiście tutaj mięso leżące. W sumie tutaj nie za dużo rzeczy to też nie ma. Nie skończyłem patrzeć, co jest w pokoju. No dobra. To rozejrzyjmy się bardziej w takim razie. O, patrzcie, mamy fuse'a. A, bo tu można było wejść. Dobra. Dobra, będziemy mogli teraz zapalić światełko. Nie, nie będziemy mogli zapalić światełko. W sumie, po co ja biorę tam... Aha, żarówki tam są. Kurwa. Dobra, gdzie to się kładzie? Tutaj, dobra.
Dobra, udało się. Ruszyliśmy trochę do przodu. Przyznam się, że strasznie ja chyba nie przejdę tego półtorej godziny, bo strasznie nas zastopowało to. Dobra, czy mogę to przełączyć? Tour on the light. Muszę chyba zapalę te podkręcić, co nie? Nie? No to przepraszam bardzo. Okej, to jest ten, ale chyba nie widzisz tego. No przecież one są niedziałające światła, ja muszę je zamontować w żarówki. No co ty jesteś? No weź to, co ty robisz? Czemu ja tego wziąć nie mogę? Ta gra jest totalnie nielogiczna, powiem wam. No włącz światło, no. Jak nie mam inny sposób włączyć światło? To są jakieś bezpieczniki? O, są. Nie no, klimatyczna muzyczka. Nie ma to tamto. O, deski. Były tutaj? Nie wydaje mi się, a może były w sumie? No dobra, no. Potrzebuję iść do łóżka, bo niedługo się zrobi ciemno. No pewnie. Przed chwilą budziłeś się właśnie. Ja na twoim miejscu to już dawno stąd spierdzielał ogólnie. Zobacz jaki kretyn, co nie? Ten ledwo przecież ostatnio prawie umarł, coś go uderzył głową, gdzieś przeniósł. On... chillera, idziemy w kimę. Sleep, no idziemy spać. Noc druga. Dobrze jest. Zegarek za ten. Zegar zatrzymał się na 3:07. Dobra, no świeci się. Żyjemy. Standardowo weźmy kamerę i się przejdźmy. Co może się wydarzyć, prawda? Na pewno będzie super to przeżycie. Łazienka wygląda tak samo. Sprawdźmy pomieszczenie tutaj. Tutaj podłoga wygląda dosyć podobnie. Ale tutaj, ale te pomieszczenia obok są niepokojące. Te pomieszczenie jest zamknięte, a te chyba nie. Halo? Jest tu ktoś? Ja pierdykam, słyszałem coś. Ja pierdolę. Wszystko okej, madam? Okej. Halo? Co? Zabrał go do kanału wentylacyjnego? Tej szynki nie było tutaj wcześniej. Jest zamknięta. Jestem ciekaw, co jest w środku. Teraz umrę tu. No zaraz mnie coś zabije. There was spare light bulbs in the box. Co? Thank you.
Dobra, myślałem, że coś tu wyleciało, ale chyba nie. Nikogo tu nie ma, prawda? Nikogo tu nie ma? Halo, ja się troszkę boję. Czyli generalnie musimy w jakiś sposób otworzyć tego boksa. Dobra, tu już niczego nie ma. No do końca nie wiem, jak otworzyć tego boksa. Tutaj coś było? Żarówkę muszę wykręcić? Czemu? A, te żarówki. No to se znalazł moment na wkręcanie żarówek, co nie? Tutaj nie chcesz wkręcić? Świetny moment, to nie mogliśmy... Czyli o to chodziło, że muszę żarówkę? Nie mogę was zapasowej wziąć. A, tutaj wymieniamy. O, jaka profesjonalna wymiana. Dobra, żarówka działa. Od razu raźniej. Tu też możemy. No i od razu lepiej, jak tutaj światełko jest, co nie? Od razu lepszy klimat. Jeszcze jedną? Nie, już jedna wystarczy. Słyszę jakieś kapanie wody. Tej lalki tu nie było. O, jest i pudełko na kibelku. Ja pierdolę. Zawał? Dobry. Ja chyba tu umrę. Nie ma żadnej, już nic. Już nic nie działa, żadna żarówka. Ja bym na miejscu człowieka już dawno stąd spierdalał, naprawdę. Jest, ja nie wiem po prostu, co on ma w głowie. On... Co tu było? Idźmy to sprawdzić. Słyszę oddychanie. O nie! Halo? No może sobie pójdę? Proszę pana. Chcę między nami pan powiedzieć? Auć! Trafiłem do domu Grui przez to, że nie przyniosłem wódki, nie przejdę całą. No nie, przecież ja zawsze mam przy sobie wódkę. Ja
pierdykam. To jest rąbany dom wariatów. No i znowu mnie zamknęli. Za każdym razem to jest zamknięte. Tutaj nic. Tam jest zamknięte. Dobra, sprawdźcie to pomieszczenie dokładniej. Oho! Kluczyk! Dobra, wiemy co otwiera. Kochany pamięciniczku, dzisiaj niezwykły dzień otwierający mój kemping. Niezwykłe otwarcie mojego kempingu. Przygotowałem się na to 3 lata. I dziś lato będzie specjalne dla mnie. Podczas tego przyniosę prawdziwych ludzi tutaj. Night of 58. Co się stało? After several thunderstorms, no light in the building. Co to, jakieś retrospekcja? Retrospekcja o specjalnego otwarcia kempingu? Czyli to jest wtedy, kiedy zamierzał otworzyć kemping? Jakaś retrospekcja chyba jesteśmy. Ach, zwykły dzień, kiedy za chwilę otworzę mój prestiżowy kemping. Ach, wszystko wygląda tu tak pięknie. Nie mogę się doczekać, jak mój kemping zostanie. Children, powinnyś spać? Co to było w ogóle? O, kto chyba coś wybił, tak? Dobrze słyszałem? Patrzcie. Normalnie wandale. Kurwa, no nie, i się rozjuszałem wroną. No i przeginka. Co jak co, ale będzie uwaga, złapię łobuziaka. W ogóle śmieszne, że cały horror dzieje się w jednym miejscu, co nie? Aha, dobra, czyli children śpią, nie będę im przeszkadzał, bo tutaj są dzieci. O, waga, ciekawe ile ważę. No tak, nie mam nóg, więc nie sprawdzimy tego. Mimo, że tupkam, no dobra. Wrona w sumie jest trochę niepokojąca. Ale zostawię ją tak, niech se leży. Niech sobie leży tutaj. Na tym biurku, nie, no dobra, podejdźmy. No wybita. Ale mam to sprzątać? Nie za bardzo. Tu, tu, tu. O, zobaczmy. Aha, czyli ja wyleczyłem mojego syna. Czyli jakiś doktor miał złą diagnozę. On potrzebował jakby przeszczepu serca, czy coś, heart transplant. No to mogło tylko pomóc. Ja nie miałem dużej siły, żeby walczyć z doktorem. I zdecydowaliśmy się z nimi kontaktować. I na własną rękę leczyła syna. Interesujące. O bogowie! 27 w sumie miesięcy. No i pięknie majestatyczny wynik. XMDM, GG. No dobra, no fajnie. Tutaj dzieci sobie czują bomby. No dobra, no to przepraszam bardzo. Mogę sobie stąd pójść? Ja miałem jakąś nocną zmianę. Dzieci sobie śpią. No i co ja tu mam robić, przepraszam bardzo. Sprzątać wrony nie chcę za bardzo. O. Sam found and hid my key to... Aha. Ktoś ukrył mój kluczyk. Dobra. Czyli kolejna zagadka typu szukaj. Szukaj! Szukaj! Gdzie jest mój kluczyk? Gdzie ktoś ukrył kluczyk? Ach, te głupie bachory, znowu mi kluczyk ukryły. Tu nie widzę.
koniu trojańskim też nie widzę. Tu ukryły. Dobra, jako jedyna szafka była otwarta. Mamy pozytywkę. Jakąś grę. No i nic poza tym. Tu akurat tą szafkę mogę otworzyć, nie wiem. No. Okej. No dobra, zaczyna być to dosyć męczące, takie chodzenie w kółko i zastanawianie się, gdzie jest kluczyk. It doesn't work. Kto by się spodziewał, że to nie zadziała? No i nie wiem, co ja mam zrobić. No słyszę ptaki. Poczekajcie, mam pomysła. O bogowie, ale skitrane. Anna, musimy biec. Wszystko ponieważ dyrektor szpiegowałem ją. Ona rozmawiała z o czymś bardzo, z kimś o czymś złym. Musisz mi uwierzyć. Ostrzec wszystkich. Nie mamy wystarczająco czasu. Ukryłam jej klucz, her key in the closet. Czyli ukryłam w jej key, closet to jest chyba, nie wiem, szafka. My możemy to zrobić, pomóż mi. Dobra. O, teraz się otworzyło! To bym przypuszczał. Znowu 15 minut. Nic dziwnego, że ta gra zajmuje półtorej godziny, jak się chodzi i szuka jednej rzeczy, co nie? Ach, grę, którą pewnie w pół godziny można zrobić. Coś słyszałem, ale trochę niepokojące to było. Znowu. Dobra, dawaj tego sejfa. Dobra, musimy się bardziej rozglądać chyba. Stol, second gas cylinder. Czy ktoś ukradł drugą, ten, maskę gazową? I need to spray to sleeping gas. A, to jest spray to sleeping gas. Żeby dzieci mogły być transportowane tu do szpitala na operację. No i przywrócone z powrotem. Mamy jeszcze jakiś dzienniczek. Specjalne dziecko, Jakow, przyjechał na kemping. Nie miał rodziców i jakby, nie wiem, relatywów, czyli nie wiem, relacji. I on się stał moim ulubionym, ponieważ przypominał mi mojego syna Iwana. Naprawdę chciałam zobaczyć jego. Był dobrym chłopcem, ale mało rozmówny. Rozumiał wszystko i o wszystko pytał. Po południu spotkałam się z Aleksiej Sergiewin, gdzie pracowaliśmy. I tam Jakow help mi, pomógł mi z tym. Dobra, w sumie nic interesującego to nie było, szczerze mówiąc. A tu jest, że pracowaliśmy razem z Aleksiejem Siergiejem. Transport operation for Ivan.
Czyli tutaj pomaga w przeszczepie tego serca. Jakow jest idealna, Jakow był idealnym dawcą. Okej. No i to tyle w sumie. Krewnymi. A, no w sumie racja. Krewnymi. Tak można. Założę, put the gas cylinder under the door and go back to the classroom. Włożę ten gas cylinder pod domem i wrócę do klasy. O, proszę. A, czy ja właśnie usypiam dzieci? Kurde, niezła ze mnie pranksterka w sumie. Iwan, ja ocalę ciebie wkrótce. Co nie? Szybka akcja. Co to za alarm przeciwbombowy? O, tutaj się zgasł. Proszę pana, gaz tu topnieje. Proszę pana. Ach, to tylko wizja. Dzienniczek. Nie bierzesz tego nagle? A, nagle ci nie jest potrzebny dzienniczek. Ale dobra, wiem przynajmniej gdzie jest. No dobra, mieliśmy wizję. Czyli co? Czyli to wizja pokazująca jakby historię tej głównej nauczycielki, dyrektorki, która generalnie tam która była rąbnięta? I wszystkie dzieci uśpiła? Dobra, do końca niestety tak. Tak średnio tą historię chyba zapam, bo był ten, jest ten Iwan. Co nie? Był ten drugi. Iwan to był jakby jej syn. A ten drugi to przypominał jej syna. Czy coś takiego. Okej, niczego tu nie ma. Ale tutaj dobiegają dziwne głosy. Tu albo tu słyszę coś. Słyszę za ścianą, jakby były. O, dziwne, nie mam słowniczka. A nie, nie muszę mieć słowniczka, tłumacz od razu. Już się nauczyła rosyjskiego, dlatego nie musi mieć słowniczka. O, teraz mogę wziąć zegarek, wcześniej nie mogłem. W sumie ciekawe czemu. To było ciało, w ogóle też zniknęło. Ktoś musiał je zabrać. Słyszycie? Jest oddychanie. Tu jest maska gazowa. To zdjęcie już widzieliśmy. Dobra, zobaczmy, czy coś się gdzieś zmieniło jeszcze. Wszystko wygląda identycznie. Dwór też. Nic tu się takiego nie dzieje. Tu też wszystko wygląda po staremu. Nie zapałem, to ten nauczyciel dawał dzieci na przeszczep? No. Chyba tak. Nie chcecie gdzieś spać? Wiecie co, brakuje tu takiej informacji. Co ja muszę w tej chwili zrobić ogólnie? To jest chyba największy problem, taka bolączka tej gry. Jakby słyszę, coś tam jest, a nawet nie mogę tam wejść za bardzo.
No nie wiem. Co, lalka przy zegarku jakaś jest? Gdzie jest zegar za ciebie od tego? Ten co zabrałem. A to była chyba. O to ci chodzi, tak to była. Chillowała sobie. A widzisz, kartka papieru. Byłeś, powiedziałem ci, musisz stąd wyjść. Opuść to miejsce. A ja co powiem? Nie ma takiej opcji, nigdzie się nie ruszam. Tutaj są puste strony, zostawione przez Marię Zdar. Pamiętnik Darii. Wiem, że tam jesteś, otwórz drzwi. Tak, nauczyła się ruskiego, już potrafi mówić po rusku. A krakadabra. No słyszę, że tam jest, tylko nie wiem, co mam zrobić. No wiem, że tam jesteś, no. Nie mogę tego otworzyć nawet. Tak, nie mogę tego spróbować otworzyć, co nie? No i czai się tam. No otworzysz te drzwi? O, młotek to bym wziął. A, musisz o nim odpisać. No właśnie nie doczytałem, co on tam miał na myśli, co tam napisał. Masz rację. I know, ja wiem, co się stało. Daj mi sobie pomóc. No powiedz, kim ty jesteś. No wiadomo, co się stało. Zadusiłaś dzieciaczki chyba. Dobra, wysyłamy je, liścik. Dobra, telefon dzwoni. A przynajmniej dzwonił. Ja pierdolę. Zaraz zawołał dostanę. Dobra, napiszę jeszcze raz do niego list, bo chyba... O, dziwny, pamiętnik zniknął. A nie, jest. Po prostu mam go w kieszeni. Ja mogę czytać ludzi. Ja mogę przeczytać ludzi, którzy zginęli tutaj. Czy ty to zrobiłeś? Powiedz mi. I ja ci pomogę. I wtedy ja ci pomogę. Dobra. Ale wyślijmy mu list. Na lewo od pokoju w szafce masz jakieś zdjęcie? Dobrze wiedzieć. Odpisujesz? Mam sobie pójść? Już napisałeś? Napisał.
I was accused, but I didn't do it. Get out of here, wyjdź stąd. Ja zostałem oskarżony, albo skazany, ale ja tego nie zrobiłem. Odejdź stąd. Trochę creepy. Dobra, napiszmy kolejną wiadomość. Czy twoje imię to Jakow? Czy ty żyłeś tutaj samotnie przez wiele lat? Bo trochę creepy się tu zaczyna robić, kiedy wszystko wokół się rusza. No, jest odpowiedź. Jest, czyli to jest Jakow. Zostałem tutaj, żyłem tutaj z moim przyjacielem. My broniliśmy tego miejsca, ponieważ to jest nasz dom. Dużo ludzi przychodzi tutaj niszczyć nasze rzeczy. But moi przyjaciele pomagają mi wyprowadzić nieznajomych. Boję się, że ktoś mógłby zobaczyć mnie i powiedzieć mi, że ja żyję tutaj i ci ludzie przyjdą tu po mnie. Dobra, odpiszmy mu znowu. O, jest królik, nie było królika wcześniej. Kto jest twoim przyjaciółmi? Oni są tutaj? No to trochę zajmie taka komunikacja. Rundka. Dobra, słyszę, że odpisał. To są duchy tego miejsca. Ci, którzy byli torturowani tutaj. They remained locked up here. Którzy zostali tutaj uwięzieni. Ten dzień, wieczór, in the evening, wieczorem, kiedy światła zgasły, ktoś przyszedł. Prawdopodobnie była to osoba z dyrektora, głosem dyrektora. On mnie nie znalazł. A ja myślę, ponieważ, dlatego, że on został otruty. Ponieważ I think that because of he dlatego, że on otruł wszystkich rezydentów i dyrektora. Typ z maską? Może typ z maską. W sumie może być typ z maską. Ja pierdykam. Ale dobra, napiszmy do niego. Wszystko to było zaplanowane przez dyrektora kampingu? O czym ty mówisz? O jakiej osobie ty mówisz? Nie, pewnie nie dyrektor, może jakaś inna osoba. Dobra, zaraz się dowiemy. Dobra, krótka przebieżka. Przebieżka. Odpisał. To wszystko jej. Widziałem naszego dyrektora rozmawiającego z kimś w starym szpitalu. W starym szpitalu, niedaleko kempingu. Oni zgodzili się, że zrobiłem swoją robotę w nocy. I wtedy jakby zorientowałem się,
że to jest połączone z nami. Ale nie mogłem wszystkich ostrzec, każdego. Ja nie wiedziałem, kto jeszcze tam był. Ja nie wiedziałem, kto jeszcze tam był, ponieważ ja się bałem i ukryłem się. Rano ja poszedłem do budynku. In the morning, I went into the building. Ja poszedłem do budynku i ja nikogo nie znalazłem. Jej bezpieczeństwo także tutaj nie było. A i myślę, że to właśnie ten facet i jego asystenci wzięli everyone away, wzięli wszystkich i ukryli ciała w budynku. Ja zostałem tutaj i żyję w wentylacji. Ja tutaj zostałem i żyję w wentylacji. Czasami idę do pokojów. No dobra, na razie w sumie dużo więcej pytań niż odpowiedzi. Nie wiadomo do końca, kto to zrobił, czy to zrobił ta kierowniczka, czy to zrobił ten dyrektor, czy jakaś osobna zewnętrzna, jakiś facet ze współpracownikami. Jaki był motyw w ogóle? Czy budynek jest opuszczony? Mogę ja wejść? Jaką klasą w Diablo grasz? Czarodziejka, byczku. Czarodziejką, dobra, odpisał. Dobra, zobaczmy, co nam napisał. Jako w nie odpowiedział już ani razu. Im idę do opuszczonego szpitala. Czyli, że chcę iść do opuszczonego szpitala, tak? Kurde, no nie zdążyłem doczytać. Ach. No dobra, ale chyba chodzi o to, że musimy się udać w takim razie do opuszczonego szpitala i dowiedzieć się czegoś więcej. Ogólnie pierwsza chyba zmiana miejscówki będzie. Można powiedzieć, że jesteśmy w połowie gry. Być może, chociaż niby gra na 1,5 godziny, a ja mam wrażenie, że chyba trochę dłużej ją robię. No trzecia. To co, poszedłeś do tego opuszczonego szpitala, czy zostałeś? Chyba został. Jacob powiedział, że mogę znaleźć dowody tutaj. Dobra, rozejrzę się. A nie, jestem w opuszczonym szpitalu. Dobra, czyli przyszedłem tu jednak. Dowody tutaj mogę znaleźć. Okej. Czyli jesteśmy całkowicie w nowym miejscu. Opuszczony szpital psychiatryczny. Pytanie mam do gościa, który tu właśnie przyszedł. Czemu kurwa musiałeś tu iść w środku nocy? Czy naprawdę nie było innych terminów na zwiedzanie opuszczonego szpitala psychiatrycznego? Tylko koniecznie musieliśmy iść teraz w środku nocy. W ogóle jakieś łańcuchy są. No i super, jesteśmy na korytarzu i nawet nie przyjdziemy z korytarza, bo nie ma przejścia. No nie ma przejścia tutaj. No nic. Muszę znaleźć dowody. Jak chcę znaleźć dowody, jak drzwi są pozamykane, byczku, na łańcuch. Tutaj tak samo. No. A te drzwi są zamknięte, no nie ma. Chyba, że to przesuniesz. No nie, no pozamykane, no. Nic tu po nas. Okej, to jest niepokojące pukanie. Czy ktoś tu pukał? Słyszałem pukanie. Halo? O, ktoś tam jest. O kurwa, co się stało? O chuj. Ej, czy właśnie nam się zmniejszył pokój?
Ta gra jest trochę niepokojąca. Halo? Po wojnie całkiem sporo dzieci trafiło do schronisk po utracie rodziców. No dobra. No nie, no chodzę po jednym pomieszczeniu. Halo? Dobra, są jakieś lalki. I tak, doktor na tym wydziale był detained for orgas. A nie wiem, czy to może chodzi, że był oskarżony o nielegalne, nie wiem, sprzedawanie organów. Czy na 6 lat został skazany? No. Robił niepoprawne diagnozy. I robił operacje usuwania. No, operacje robił. Dyrektor nie wiedział o tym. Ale on. Nie chciał kontynuować to lidis chyba. Dobra, czyli generalnie, no generalnie wychodzi na to, że główny doktor był skazany, w sensie chyba robił jakieś nielegalne operacje, wycinał, usuwał nerki, operacje nerki. No i ostatecznie został zamknięty cały wydział. No to nieźle, fajny doktorek. This is another corridor, I have another with my backpack, I could chain and find where... Czyli muszę uciąć łańcuchy, dobra. Czyli generalnie musimy uciąć łańcuchy. Kurwa. Ja pierdykam. Te miejsce nie chcę, żebym poszedł. Dobra, ja zacznę co zacząłem. O, zajebiście. Dobra, w plecaku powinienem mieć... pilarkę tą, jak to się nazywa, łańcuchową. No i super, właśnie zniknęły mi drzwi. Super, dobra, przecinamy to. Kątówkę. No ewidentnie, wydaje mi się, że szpital jest nawiedzony. O, wódeczka do poczęstowania się. Dobra, jest coś napisane. No, no. To jest jakiś jakby... opowiada jakby jakiś gość nawiedzony tutaj mówił. Że sobie widział jakąś kobietę. Dobra, wydaje mi się, że to jest akurat... To jest jakaś gadka gościa, który jest chory psychicznie akurat. Powiem wam, że to nic konkretnego z nic fabułą jak dla moje. Dobra, no niczego tu nie ma w sumie. To dawaj to przytniemy. Masz katar, wycinamy nerkę. Dokładnie tak to działało. Mafia pruszkowska. Dokładnie. Ja wiem. Co dzieje się złego? Co ja robię źle? Ale ja nie mam wyboru. Ja muszę ocalić mojego syna Iwana. Ja miałem szczęście, że Aleksiej Siergiejewicz zgodził się mi pomóc. Ja nie mogę puścić go. No one should know. Nikt nie powinien wiedzieć o naszych nie wiem, postanowieniach.
Czyli generalnie to chyba mowa już tego szalonego doktorka, tak trochę to wygląda. No dobra, zaraz mu otworzymy. A nie mógł tą kontuzją rozciąć zawiasu w wcześniejszym budynku? Nie, za nasz bohater nie jest zbyt inteligentny, Rafał, wiesz? De bateria w Anglii. Aha, dobra, wyczerpały się baterie naszej naszej kontówce. Halo? Jakieś stare narzędzia. Ja nie miałem czasu, żeby go ocalić. Ja nie wierzę. To nie może się wydarzyć. To nie jest mój waneczka, to nie jest mój waneczek. Ja ocalę jego. Ja muszę znaleźć Donor Argentry. Donor Argentry. Niestety nie wiem, co to znaczy ten Donor Argentry. Dobra, chodźmy do... Kurde, strasznie dużo głosów tu słyszę. Dziwnych dźwięków. Dobra, tutaj też... Nie, tu już niczego chyba nie ma, wiecie? Dobra, cofnijmy się do poprzedniego pomyślenia. To tak, tutaj była tylko jedno pomieszczenie. W sumie nic do niej wprowadzało. Tu jest zablokowane. I tutaj też jest zablokowane. No dobra, czyli musi jednak coś być tutaj na rzeczy, no. Tu sprawdziliśmy, była jedna wiadomość. Dobra, przejdźmy się jeszcze raz, zobaczmy. To znaczy pilne. A, pilnie. Coś za tą ścianą się tu dzieje, co nie? Słyszę dźwięki. Ja muszę znaleźć szybko, pilnie. No jest coś za tą ścianą, słychać dźwięki jakieś. Tylko... Jak ja mam tam wejść? To jest właśnie ten jeden z momentów, kiedy nie wiem, co robić. Nie, no kurczę, tu już niczego nie ma, to jest puste pomieszczenie, musimy wrócić. Musimy wyjść, zobaczmy lodówkę jeszcze. Nie, no nic chyba tu już nie ma, wiecie? Tak, patrzę, o jeszcze poczekajcie, coś tu jest. Nie zwróciłem na to uwagę, ale nie, jednak nie ma nic. No dobra, chyba... Coś jest na umywalce? Której umywalce? Tutaj w pomieszczeniu? Tutaj czy w tamtym? Poczekajcie, coś jest na umywalce? A może jednak coś przeoczyłem? Jak minął dzionek? Elegancko. A faktycznie. Nie wiem, ja nie zauważam niektórych rzeczy. Dobra, to jest w sumie... To jest w sumie też do łańcuchów, tak mi się wydaje. Halo? Oho, tych drzwi wcześniej nie było. O kurwa. Super, zamknęli mnie w małym pomieszczeniu. Już nie. Ja pierdolę. Zawału dostanę, zaraz.
Halo, jest tutaj ktoś? Sekretne przejście za szafą. Oho. Jakie ciało się nie rozłożyło przez te wszystkie lata. No i to mi się trochę nie podoba to, co się tu dzieje. Tylko jeden, kto znalazł mnie, czuje ból matki, która straciła jej dziecko. Ja przeklinam każdego, kto nie chciał mi pomóc. I ja nie pozwolę odejść. Ja powrócę. Wezmę. Co ona ma na myśli? Jak ona powróci? Maria, przepraszam. Tutaj są dokumenty Aleksiej Sergejew about w whom Maria spoke. Powtarzał jej, że on nie będzie dłużej współpracował, no, będzie dłużej brał udziału i w tej pracy z nią. She talking to Angela Socha. No i z kim ona rozmawiała, gdy Jarkov zobaczył ją? Tam jest ktoś jeszcze. This is her son Ivan. He died in the fall. She couldn't stand and went crazy. She wanted to save him so badly that they lost touch with reality. Czyli generalnie straciła dziecko i odwaliło jej, co nie? Odwaliło jej chyba. A to jest chyba... Tak? To jest co to? Certyfikat... Tak, śmierci Iwana. No to chyba ta nauczycielka zaczęła, odjebało jej po prostu, co nie? Odjebało jej, no zaczęła, nie wiem, z dzieci zabijać, no nie wiem jak to nazwać, no. Robiła... W ogóle zobaczcie, jaka tu jest kooperacyjna to ten kibelkownia. Czy kibelki, a nie, to są chyba te podmyjki. Bidety. No dobra, no i co? Utknęliśmy, jesteśmy zamknięci w bardzo małym pomieszczeniu. Dobra, słyszę głosy. No ja wiem, no tutaj... Przepraszam, czy co? Czy tutaj umrzemy już? To jest nasz koniec? Czy to jest nasz koniec tutaj? Bo tu nie ma wyjścia, naprawdę tu nie ma wyjścia. Nie wiem, co mam zrobić, spłuczkę mam nacisnąć? Dobra, tu coś jest chyba. O, nóż! Nóż jakiś. Dobra. Dobra, muszę się stąd wydostać najszybciej jak tylko mam. No, kosa mam, pewnie... Ja pierdyka. Jak mam się stąd wydostać, jak wszystkie drzwi są pozamykane? O, tędy na przykład. Halo? 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 Dobra. Idziemy sobie stąd, prawda? Czy nie idziemy? O! 3 tygodnie później. Znowu wróciłem do mojej ulubionej miejscówki. Do kampu. Ta fantastyczna była to przygoda. Dzień dobry, laleczko. Czas wrócić na stare, uwielbione, nawiedzone śmieci.
Znowu tutaj widzę, że zabarykodowali. Oho. Jest coś napiśmione. Hello, Jacob. Nie potrzebujesz się już więcej bać. That you will be found and accused of something that you did not do. Alex Morton. Co to, koniec? No, czyli generalnie udało się rozwiązać zagadkę i że ma, że zabiera mnie w inne miejsce z okropną historią, gdzie są wiedźmy, te wróciły do życia, ale to już na później. Ale nutka wleciała. Ej, pomimo moich zacięć, twoje zacięć faktycznie 1,5 godziny zeszło. Z moimi zacięciami. Czyli w skrócie, chyba chodziło o to, że po prostu babka tam odjebało jej po tym, jak straciła swoje dziecko. Tak, pewnie nie zrozumiałem tego na 100%, bo tam był jeszcze ten wątek tego doktora, który, no, robił złe diagnozy i wycinał nerki. No, ale tak mniej więcej. To myślę wam klipa fajnego, klipa nazwałbym go Ultramęski Krzyk Bladiego. To ten, to podeślij na szepciem do mnie, albo jakiemuś moderatorowi. O, i wszyscy żyli długo i szczęśliwie, koniec. Epilog. No to już nie dzisiaj, Rafał, wiesz? Kilka dni później. Zapowiedź kolejnej części pewnie. Co jest? To jeszcze nie koniec? Myślałem, że to już koniec jest. Napisy końcowe się pojawiły, chyba że to epilog faktycznie. Miałem czekać na osobę, która kupiła ten dom. Coś, ale później, kiedy ona przybyła, kilka dni później coś poszło nie tak. Jakby dziwne odgłosy zaczął to słyszeć. Nie jestem pewien, czy kobieta ze schroniska nie poszła za mną. I co jeśli jej duch podąża za mną? Może dlatego ja nie znalazłem nikogo w tych domach? Czyli generalnie no jest duża szansa, że duch kobiety za mną podąża, więc generalnie no nie za fajnie. Ale swoją drogą, ej, wyobraźcie sobie mieszkać w takiej klitce. Zaraz Madenka, patrzymy, zobaczymy na tego klipa. Zobaczcie, to jest mieszkanie. W takiej klitce miałby mieszkać. Serio? Bez... Co to jest? W piwnicy mieszkasz jakieś? Czemu nie mogę otworzyć drzwi? Proszę otworzyć natychmiast drzwi. Co to jest? To jest chyba bardziej jakieś moje więzienie, ale wezmę nóż może. Masz... Nie, nie mogę wziąć noża. A tutaj co jest? Czaszka? Kurwa. O nie. Dobra, weź ten nóż. Weź kurwa ten nóż. Jak ty nie chcesz brać tego noża? Ty głupi jesteś? Patrzcie, ile mam talizmanów obronnych, żeby mnie nie dorwała.
Ale chyba talizmany obronne nie działają na nią. Ciąg dalszy nastąpi. Koniec, teraz ukończyliśmy już. Summer of 58. Krótki, półtora godziny horrorek, gdzie poznaliśmy absolutnie przerażającą historię o kobiecie, która straciła swojego syna i w ramach tego popadła w szaleństwo i zaczęła mordować. Tak, w dużym skrócie. No, pięknie. Generalnie babka miała chore dziecko, więc ona poszła na układ z doktorkiem, że ona będzie dawać mu dzieci, które uśpiła w retrospekcji, a on będzie wycinać im nerki, żeby uratować jej syna. Ten jej bachor umarł, jej odwaliło i popełniła przez to samobójstwo, potem dzieci zaczęły nawiedzać ten ośrodek, przynajmniej tak jak to zrozumiałem. No cóż, taka tam historia luźna.